to bardzo serdecznie Państwa witam. Proszę Państwa, jak z Krakowa, no to wypada mi Boznańską usytuować w Krakowie i opowiedzieć o tej trudnej miłości, jaka łączyła Kraków i naszą bohaterkę. Kraków uformował artystyczną duszę Olgi Boznańskiej, był dla niej gwarantem stabilizacji również rodzinnej, również stabilizacji życiowej i zawsze podczas pobytów w Monachium, w Paryżu, Kraków był celem nieustających tęsknot, żali, ale również nieustających pretensji. Oczywiście Boznańska urodziła się w Krakowie, w domu pod Pawikami. W tej chwili nie do końca wiemy, gdzie on był, ale całe dzieciństwo i ten dom rodzinny Boznańskiej to Kraków i ulica Wolska. Dzisiaj jest to ulica Piłsudskiego, gdzie ojciec Boznańskiej wybudował dom. Sam był, miał koncesję na praktykę budowlaną, więc sam był w dużej mierze twórcą tego domu. I w tym domu, który Państwo widzą tutaj na zdjęciu, bądź na szkicach samej Boznańskiej, był ten dom rodzinny, do którego wracała i który zawsze wspominała. Z Krakowem związane są pierwsze kroki artystyczne Olgi Boznańskiej. Jej matka, Eugenia Mondon, francuska nauczycielka w prywatnych domach, bardzo wcześnie dostrzegła talent córki i to pod jej bardziej czy mniej fachowym okiem Boznańska stawiała pierwsze szlify artystyczne. Powstały wówczas dzieła, pierwsze dzieła malarskie, które sama i te pierwsze lekcje Boznańska komentowała słowami: smarkata byłam, miałam 6 lat i już rysowałam. W tej nie do końca profesjonalnej nauce rysowania pod okiem matki ważnym momentem dla młodziutkiej Olgi był wyjazd w 1878 roku z rodzicami do Paryża, gdzie państwo boznańscy zwiedzali wystawę światową. Kilka lat później, w 1881 roku, również wspólnie wyjeżdżają do Wiednia i tam Boznańska ma po raz pierwszy okazję zobaczyć obrazy cenionego i ważnego przez w całym jej artystycznym życiu obrazy Velázqueza. Ten pierwszy artystyczny akord Boznańskiej to seria bardzo wdzięcznych, zachowanych w zbiorach Krakowskiego Muzeum, ale również w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu, takich pastelowych, dziecięcych rysunków, które podpisuje już podpisem Nowina od herbu Boznańskich. Są to rysuneczki datowane na około 1875 rok, charakteryzujące się typową dziecięcą wyobraźnią, takie pozbawione trzeciego wymiaru, prześliczne, jeżeli tak można użyć, ale chyba w przypadku dziecięcych rysunków właśnie to określenie prześliczne kolorystycznie jest jak najbardziej trafne. W niektórych kompozycjach pojawia się sztafaż, jakieś zakonnice, czasem bawi się malując właśnie krajobrazy dzienne, czasem nokturny i są to takie bardzo, bardzo świeże, pięknie malowane przez niewielką dziewczynkę rysunki, w których matka dostrzegła talent i rodzice podjęli decyzję, że Boznańską można kształcić dalej właśnie w kierunku artystycznym. Tu cała seria tych rysuneczków, czy właśnie ze sztafarzem w postaci zakonnicy czy psa. Zakonnice pojawiają się w tym wczesnym okresie twórczości Boznańskiej, bo w rodzinie matki były zakonnice, więc pewno się gdzieś tam przez jej życie przetaczały. Prześwietne kolorystycznie i również zaskakujące dla nas znających te portrety za mgłą. Efektem nauki u matki były też pierwsze takie bardziej profesjonalne prace. To były różne szkice postaci, popiersia, główki, czy już bardziej taki profesjonalny portret nieznanego chłopca. Są to delikatne, jakby nieśmiałe rysunki postaci o mocno zdeformowanych czasem proporcjach, ujętych w niewyszukanych, bardzo takich prostych pozach, malowane najczęściej z profilu. Następnym etapem kształcenia artystycznego Boznańskiej była nauka u
malarza Siedleckiego, który był przez Stanisława Witkiewicza nazywany dziwnym człowiekiem z powodu doszczętnego opanowania go przez demona sztuki. I Siedlecki, zaprzyjaźniony z rodziną Boznańskich, przychodził do domu na Wolską 2 razy w tygodniu i tam dawał Oldze Boznańskiej prywatne lekcje rysunku. Bardzo szybko ten nauczyciel został zmieniony na Kazimierza Pochwalskiego i etapem tego kolejnego, drugiego etapu edukacji są właśnie kolejne takie szkice czy tańczących par, czy portret siostry Olgi Boznańskiej, Izabeli. Jest to już bardzo dobre takie psychologiczne studium człowieka, charakteryzujące się również bardzo dobrym, wręcz biegłym rysunkiem. W następnych latach, to są lata 1884-85, Boznańska uczęszcza już na wyższe kursy dla kobiet imienia Adriana Baranieckiego w Krakowie, gdzie uczy się pod kierunkiem malarzy Hipolita Lipińskiego i Antoniego Piotrowskiego. Były to kursy założone przez społecznika i uczestnika powstania styczniowego, właśnie tego doktora Baranieckiego, a naukę tam Boznańska skomentowała w następujących słowach. Po nauce u Siedleckiego poszłam na kursy do Muzeum Baranieckiego. Tam rysowało się już głowy z gipsu. Czasami bywał też żywy model. Akt? Nie, nigdy nie było aktu. Przez pół roku Lipiński był profesorem w muzeum, po nim przyszedł Piotrowski, ale cała nauka nic nie była warta. Tutaj na zdjęciu właśnie jest przedstawiona po prawej stronie młoda Olga Boznańska w otoczeniu nieznanych nam koleżanek z kursów Baranieckiego. Wtedy też powstają zachowane w zbiorach krakowskich takie szybkie szkice, prawdopodobnie szkic matki pracującej przy sztalugach, czy już bardzo profesjonalne portrety, jak ten tutaj, który Państwo widzą, Honoraty Siedleckiej, pochodzący z 1884 roku. Z tego też okresu pochodzi bodajże prezentowany na wystawie portret Sabały, malowany podczas wakacji w Zakopanem. Czy też właśnie malowane różnego rodzaju szkice głów, malowane w ten sposób, że jakby miała już gotowy podkład i ćwiczyła rękę, poprawiając grubszą kreską właśnie ten delikatny, zaznaczony podkład. Tak jak powiedziała Boznańska, że cała nauka nic nie była warta i wymusza na rodzicach możliwość opuszczenia Krakowa. Jest kobietą, a więc nie może kształcić się w Krakowie w profesjonalnej szkole. Nie może wstąpić do szkoły sztuk pięknych, która jest jeszcze dla kobiet zamknięta. Na prywatnych kursach osiąga już wszystko. Także w 1886 roku wyjeżdża do Monachium. W 1898 roku jest już w Paryżu. Do Krakowa jednak powraca prawie corocznie, bo cały czas jest z nim związana i rodzinnie, i cały czas emocjonalnie. I można powiedzieć, że to nie był wyjazd, tylko ucieczka, bo właśnie to, że w Krakowie wszystko osiągnęła, a że była niesłychanie ambitna, powodowało to, że chciała więcej, chciała lepiej. Dlatego też wybrała Monachium, które gwarantowało jej tak podobnie jak Kraków nauki na profesjonalnej akademii, ale gwarantowało jej możliwość pobierania prywatnych nauk u najlepszych artystów, a przede wszystkim życie w tym ówczesnym pępku artystycznego świata. Z Krakowem cały czas ma problem, bo przebywając w Monachium czy potem w Paryżu, Kraków rzuca jej wyzwania, bo na przykład w 1896 roku dostaje od Juliana Fałata, który został wówczas rektorem Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych i postanowił szkołę tą zreformować i doprowadzić do poziomu europejskiego. I starał się do Krakowa ściągnąć artystów, którzy są obyci w Europie, wiedzą, na czym polega europejska sztuka, i on docenił Olgę Boznańską, przede wszystkim jej sztukę, jej otwartość, jej chęć malowania, i zaprosił ją do objęcia katedry malarstwa dla kobiet w Krakowskiej Akademii, w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych wówczas. I był to dla Boznańskiej trudny orzech do zgryzienia. Znamy ten problem z listów, które pisała do ojca, bo nie chciała wracać do Krakowa i ta decyzja była dla niej bardzo trudna, ale w końcu napisała: jestem szczęśliwa, że sprawa Krakowskiej Akademii skończona.
że sama nie wiem, jak Bogu dziękować, a potem panu Fałatowi. Już teraz mogę jechać do Krakowa bez obawy. Do tej chwili trzęsłam się na samą myśl wpadnięcia w ręce całej tej zgrai, która mi mojej swobody i wyobrażonego szczęścia zazdrości. Dodała też niezbyt pochlebną dla swojego rodzinnego miasta opinię. Tatuś nie ma wyobrażenia, do jakiego stopnia ludzie w Krakowie są mi antypatyczni. W każdym razie te wizyty do Krakowa będzie, już mając taki komfort psychiczny, ograniczać właśnie do wizyt rodzinnych, ale co ważne, do wizyt związanych z wystawami, bo mimo, że przebywała w Monachium, potem w Paryżu, cały czas starała się być obecna na krajowym, na krakowskim czy na warszawskim polu artystycznym, choć nie zawsze była przyjaźnie odbierana. Takim ważnym momentem w jej życiu była przynależność do Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, więc do bardzo elitarnego ugrupowania grupującego tych najważniejszych polskich artystów. Olga Boznańska wstąpiła do ugrupowania w 1897 roku, po raz pierwszy wystawia rok później, w 1898 roku, i konsekwentnie swoje prace przesyła na kolejne pokazy. Tu kilka takich sygnałów, gdzie wśród tych najważniejszych prac widać pracę Boznańskiej. Tutaj na przykład po prawej stronie Dziwnego Ogrodu wisi portret Hirschenberga, który państwo mogą zobaczyć dwa piętra wyżej, tak, na wystawie. Tutaj też można się domyślić, że po lewej stronie widoczne są Różowe dziewczynki, dzisiaj w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, prezentowane w galerii. Co ważne, Boznańska ze sztuką wystawia zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, jak i we Lwowie, ale na przykład we Wiedniu, gdzie konsekwentnie wysyła swoje prace, ale nigdy nie jako indywidualna artystka, ale zawsze jako ta artystka z Krakowa, związana właśnie z Towarzystwem Artystów Polskich Sztuka. I teraz przejdźmy do pracowni, bo Kraków to również bardzo ważna dla Boznańskiej pracownia. Tu w Krakowie miała pierwszą samodzielną pracownię na ulicy Smoleńsk. Nie wiemy, jak wyglądała. Teraz dzięki wystawie udało się zidentyfikować, że widok z okna pojawiający się w obrazie kwiaciarki jest właśnie widokiem z tej jej pierwszej pracowni. Natomiast ta najważniejsza pracownia to pracownia na ulicy Wolskiej, gdzie po śmierci ojca w 1906 roku Olga Boznańska zaaranżowała taką bardzo prywatną, pod swoje dyktando wyremontowaną pracownię, która była swoistym pietatę, do której uwielbiała wracać i w której, mimo że przyjeżdżała do Krakowa najczęściej na wakacje, bardzo konsekwentnie pracowała, malując kolejne ważne, bądź mniej ważne, krakowskie osobistości. Pracownia ta była również wielokrotnie bohaterką czy obrazów. Również została bardzo dokładnie obfotografowana. Zresztą, co ważne w przypadku Boznańskiej, że jest ona chyba artystką, która zostawiła po sobie najbogatsze archiwum fotograficzne, dzięki któremu możemy wręcz wchodzić właśnie do jej pracowni, do jej życia, oglądać, jak ono wyglądało. Tu znowu jakiś fragment krakowskiej pracowni z poszukiwaną lampą, czy taż sama pracownia widoczna na zdjęciu z widocznym po lewej stronie prezentowanym na wystawie obrazem Boznańskiej, portretem jej siostry Izabeli. Też bardzo ważne i bardzo krakowskie są widoki, które malowała Boznańska z okna krakowskiej pracowni, przesiąknięte takim swoistym sztimungiem, który bardzo był zbieżny z tym, co Boznańska mówiła o Krakowie, bo mówiła, że w Krakowie należy być smutnym i zatroskanym. I właśnie te nastroje przenikają przez sporą część malowanych przez Boznańską krakowskich pejzaży. Ale Kraków to nie tylko smutek, nie tylko nostalgia, ale również sukcesy. Następstwem tego konsekwentnego bywania w Krakowie oraz eksponowania swoich prac
właśnie w Krakowie, czy wraz z Towarzystwem Sztuka, czy w Pałacu Sztuki, było uhonorowanie Boznańskiej w 1908 roku prestiżową nagrodą krakowskiej PAU imienia Probusa Barczewskiego. Fundacja Probusa Barczewskiego została stworzona pod koniec XIX wieku i corocznie przyznawała nagrody w dziedzinie między innymi malarstwa. Pierwszą nagrodę na przykład dostał w historii Jan Matejko. Potem dostał Jacek Malczewski, pretendował tam do niej również Wojciech Kossak. Nagrody były przyznawane za konkretny obraz bądź za większą realizację malarską, która w roku poprzedzającym przyznanie tej nagrody mogła być oglądana w Krakowie. Także nagrody te były niesłychanie ważne dla artystów, a dostawali je właśnie najważniejsi. Dlatego też jakby konieczne było, czy wśród laureatów tej nagrody brakowało Boznańskiej. Zanim Boznańska dostała tą nagrodę w 1908 roku, dwukrotnie przegrywała starania o nią. W 1904 roku, kiedy po raz pierwszy znalazła się wśród proponowanych do nagrody, prezentowana była słowami: Komitet cieszy się, mając sposobność podnieść pracę niepospolitej przedstawicielki polskiego malarstwa, kroczącej śmiało i pewnie po szlakach nowoczesnej sztuki, mających przyszłość przed sobą. Wówczas nagrody nie dostała. W 1906 roku też nie dostała nagrody, co wtedy wytłumaczono prostymi słowami: prędzej czy później należy jej się. O nagrodę dla Boznańskiej starał się jej ojciec jeszcze za swojego życia, który mieszkając w Krakowie był takim swoistym menadżerem Boznańskiej. Pisał do niej między innymi takie słowa: korzystając z tej okazji, upraszałem go. Tu mowa o Edwardzie Raczyńskim, z którym Boznański się przyjaźnił, a który był w kapitule nagrody, jeszcze o jedną łaskę, a jego słowo może zaważyć na szali. Niemniej przyczynienia się na wystawie tutejszej jubileuszowej w czerwcu, ażeby poparł cię przy otrzymaniu nagrody Barczewskiego przez Akademię Umiejętności, przeznaczonej dla najlepszego malarza. Jeżeli Malczewski, Augustynowicz, a ostatnio w zeszłym roku Mehofer otrzymali tę nagrodę, to i ty, moja Oluniu, masz prawo starać się o takową. Kandydaturę Boznańskiej popierał również zaprzyjaźniony z nią Ludwik Puszet, który potem w 1908 roku chwalił się: przesyłam pani najlepsze życzenia z zarazem powinszowania Barczewskiego. Powiedziałbym, że monitowałem Sokołowskiego i Mycielskiego, ale dla miłości prawdy muszę dodać, że to niewiele znaczyło wobec zdania Raczyńskiego, który ma głos decydujący, a któremu nikt podpowiadać nie potrzeba, co ma o pani obrazach myśleć. Z najwyraźniej starania ojca i jego namawiania Raczyńskiego poskutkowały tym, że właśnie w 1908 roku Boznańska dostaje w Krakowie bardzo prestiżową nagrodę Barczewskiego. Dodatkowo jest to kwota 2250 koron. Dostaje go za największą liczbę niepospolitych portretów oraz za portret damy. Nie pokazuje go, bo po prostu nie wiemy do tej pory, o jaki portret damy chodziło, bo galeria portretów dam stworzona przez Boznańską w tym okresie jest niepoliczalna wręcz. Był to troszeczkę precedens, bo wiem, zazwyczaj nagradzano konkretne obrazy, a w przypadku Boznańskiej właśnie było to zarówno jeden portret, ale też całokształt twórczości. I nie była to jedyna nagroda Barczewskiego, bo została nią również po raz drugi w 1920 roku. Odebrała ją rok później. Otrzymała ją za obraz Wnętrze, w którym doszczerzono bardzo subtelne studium o wspaniałej harmonii zielonkawych barw. I teraz też o dalszych problemach Boznańskiej z jej recepcją, z tym, czy się podobała, czy się nie podobała i dlaczego ta miłość do Krakowa i nie tylko była taką trudną miłością. Boznańska nie zawsze była w Polsce rozumiana. Już bardzo po wyjeździe do Monachium
do matki pisała: nie rozumiem, dlaczego artyści uważają głowy, które posyłam na wystawy, za brzydkie. Potem odbyła się cała akcja związana z prezentowanym tu i dwa piętra wyżej obrazem ze spaceru, który został niedoceniony przez krytykę, i wniosek był taki, że Boznańska pracuje w Monachium, a de facto nie nauczyła się malować. Specyficzne emocje też budziło zakup jej dwóch obrazów do kolekcji luksemburskiej w Paryżu, komentowany przez troszeczkę zawistny zapewne Kraków, a w ten sposób: czy ona umie rysować? Więc tak koledzy po fachu gratulowali sukcesu. Inni koledzy po fachu, jak na przykład Malczewski, mówił do swoich uczniów: to zakopcone sadzą malarstwo, brak w nim rysunku, brak kośćca. To same łatki kolorowe, ale równocześnie przyznawał, że nigdy nie rozumiał jej malarstwa, ale też bardzo skrupulatnie śledził, co maluje, jak maluje, i zagadką dla niego był sposób gruntowania obrazów przez Boznańską. Natomiast bardzo pozytywne słowa Boznańska usłyszała czy przeczytała po prezentacji swojego obrazu przedstawiającego portret matki. Tu przepraszam, nie mam go, ale obraz jest na wystawie, także po wykładzie muszą Państwo powędrować na wystawę, aby na własne oczy zobaczyć to, co tak zachwyciło Wyspiańskiego, który w TPSP w Krakowie, wówczas w Sukienicach, podziwiał nowe dzieło panny Boznańskiej, ale tym razem już naprawdę dzieło malowane doskonale i jako portret wyborne. Oddanie ciała, ręki, wymalowanie rękawiczek, sukni, tak przepyszne, że zdaje się słyszeć szelest jej fałdów za poruszeniem, a twarz sama. To też admirowałem, że tak wybornie zrozumiała swoją matkę. A jak zawsze u Boznańskiej, tu światełka przygaszone na nosku i w oczach, położone tym razem znakomicie. No mój Boże, i jak się tu teraz brać do malowania, kiedy panna Boznańska już tak świetnie maluje. Także bardzo, bardzo pozytywne słowa z ust bardzo arcymistrza ówczesnego. W Krakowie powstaje również dwa portrety rodziny, rodzeństwa Drzewickich, Michała i Gertrudy. On był tłumaczem literatury polskiej na język angielski. Ona była nauczycielką języka angielskiego. Oboje bywali w domu Boznańskich i prawdopodobnie ona uczyła Boznańską angielskiego, Boznańską i jej siostrę. I szczególnie efektowny właśnie jest portret kobiecy w przepięknej sukni ze złotą klamrą przy pasku i mistrzowsko namalowanym takim złotym bryloczkiem przy pasie. Obrazy na żywo też mogą Państwo oglądać tutaj na wystawie. I Kraków, jakby wizyty w Krakowie Boznańskiej zaowocowały właśnie całą galerią przeróżnych portretów. Ja starałam się zrobić jakiś wykaz tych portretów, ale to okazuje się, że jest to niepoliczalne i de facto chyba każdy chciał mieć portret Boznańskiej, mimo że jej nie rozumieli, nie zawsze ją lubili, to jednak wypadało mieć, bo po prostu było to modne, aby się sportretować przez Boznańską. Także wybrałam tylko kilka czy kilkanaście takich najważniejszych, najpiękniejszych, aby pokazać, z jakim rozmachem w tym Krakowie pojawiała się. W latach 1906-1909 powstało kilka kompozycji związanych z zaprzyjaźnioną z Boznańską rodziną Chmielarczyków. Władysław Chmielarczyk był radcą, który pod nieobecność Boznańskiej opiekował się tym krakowskim domem, czyli ściągał czynsze, negocjował czynsze, a potem wszystkie pieniądze wysyłał do Paryża. Także Boznańska malarską przygodę z Chmielarczykami rozpoczęła od malowania jego dwóch córek. Tu jest zresztą śmieszna anegdota, którą Państwo mogą doczytać w katalogu, gdyż pierwotnie obie dziewczynki miały odsłonięte kolana. Potem prawdopodobnie na prośbę rodziny Alfons Karpiński domalował ten dolny fragment sukien, tak aby kreacja była bardziej przyzwoita. Tutaj widać takie charakterystyczne dla tej krakowskiej młodej Polski zamyślenie,
też widoczne choćby w dziewczynce z chryzantemami, ten epatujący właśnie smutek i nostalgia rodem prawdopodobnie z Metterlinka. Potem pojawia się pendant do portretu dwóch różowych dziewczynek, czyli portret jednej z sióstr Chmielarczykówien, dziś w kolekcji w Katowicach. Potem portret samego Nestora rodziny Władysława Chmielarczyka i mój ulubiony portret małżonki Heleny, takiej potężnej matrony, nieco wyzywającej i na pewno bardzo pewnej siebie, z tym, co charakterystyczne u Poznańskiej, a więc przepięknie malowaną twarzą i z takimi detalami, które oko kobiece doszczegło, a które odmalowane na płótnie pozwalają nam rozwikłać charakter malowanej postaci. Właśnie nie tylko to dostojeństwo, ale ta pewność siebie i ta matronowatość. To wszystko w tych detalach, łącznie z pierścionkiem, jakby pozwala nam poznać panią Chmielarczykową. W Krakowie też maluję, czy rysuję ołówkiem bądź węglem portret Feliksa Kopery, dyrektora Muzeum Narodowego. Rok później powstaje portret Feliksa Mangi-Jasińskiego, a więc postaci niesłychanie ważnej dla Krakowa, dla Muzeum Narodowego w Krakowie i w ogóle dla sztuki młodej Polski. Był to genialny kolekcjoner, który zapoznał nas ze sztuką Dalekiego Wschodu, ale równocześnie stworzył galerię kilkuset obrazów okresu młodej Polski, jakby mając doskonały nos, zgromadził w swoich zbiorach to, co dzisiaj jest uznawane za takie ikony sztuki młodej Polski. W swoich zbiorach miał też pracę Boznańskiej, bardzo konsekwentnie bądź kupował, bądź dostawał od niej, to jeszcze nie jest rozpoznane. Także to, co dostaliśmy wraz z kolekcją Jasińskiego, to jest właśnie takie najlepsze smaczki sztuki boznańskiej, bo i portrety, i pejzaże, i martwe natury. Więc wychwycił te najlepsze z jej obrazów. Natomiast jakby zwieńczeniem tej znajomości boznańskiej z Mangą jest portret namalowany przez Boznańską w Krakowie. W tle jest widoczna taka buddyjska kapliczka, czyli jakieś właśnie nawiązanie czy aluzja do tej jego fascynacji, do jego zbiorów sztuką Dalekiego Wschodu. Jeszcze kolejna matrona, też namalowana w Krakowie, czyli Jadwiga z Sanguszków, Sapierzyna, namalowana w 1910 roku i zarzucano Boznańskiej, że zarejestrowała znudzenie bohaterki. Tymczasem sama bohaterka napisała do Boznańskiej: najmilszą dla mnie pamiątką to te chwile, kiedy razem spędziłyśmy razem przez te parę tygodni, o których nigdy nie zapomnę. Dziwią mnie tylko ci, co myśleli, że byłam zmęczona lub znudzona w czasie naszych posiedzeń. Więc dementowała wszystko to, co krytycy pisali. Kraków to również ważna przyjaźń dla Boznańskiej z rodziną Pusłowskich. Była to bardzo serdeczna znajomość, lekoć Boznańska przyjeżdżała do Krakowa, spotykała się z nimi, bądź była przez nich brana do ich podkrakowskiego majątku. Tutaj widoczny na pierwszym portrecie Nestor rodu, czyli Zygmunt Pusłowski, był również znawcą i mecenasem sztuki, który był w tak zażyłych kontaktach z Boznańską, że pisywał do niej, że męskich portretów malować nie potrafi, natomiast wyjątkiem jest jego wizerunek, więc tutaj jako próbka właśnie męski wizerunek Pusłowskiego i zachowany w naszych zbiorach szkic przygotowawczy do tegoż portretu. Po śmierci Zygmunta Pusłowskiego przyjaźń z Pusłowskimi trwała dalej. Boznańska bardzo serdecznie była zaprzyjaźniona z Emanuelem Pusłowskim, którego również portretowała. Zachował się jeden portret, drugi prawdopodobnie w czasie wojny został zniszczony. Wizyty w Krakowie to również spotkanie mistrzów, czyli spotkanie Boznańskiej i Sienkiewicza. Sienkiewicz, przyjeżdżając do Krakowa, mieszkał u swojej szwagierki na tej samej ulicy, na której pracowała Boznańska, czyli na Wolskiej, tylko vis-a-vis.
I doszło, musiało dojść do spotkania. Sienkiewicz zapragnął mieć portret malowany przez Boznańską. Było to ponoć ważne wydarzenie artystyczno-towarzyskie w Krakowie, komentowane w jednym z listów jednej z przyjaciółek Boznańskiej. Pani szczęśliwa, ale on, Sienkiewicz, też szczęśliwy być malowany przez Olinkę. Co za cudowna esencja polskiego geniuszu w atmosferze pani pracowni. Tak pięknie zapowiadane spotkanie, które zaowocowało bardzo takim poważnym, nastrojowym portretem, miało również swój skandal, gdyż Boznańska była znana ze swojego dosyć ostrego charakteru. Zawsze mówiła, co myśli, jakby się nie przejmowała tym otoczeniem zewnętrznym. Ponoć równie trudny charakter miał Sienkiewicz. I to spotkanie tak opisywane i będące takim wydarzeniem w Krakowie zakończyło się prawdopodobnie jakimś starciem charakterów, w efekcie którego Sienkiewicz portretu z pracowni Boznańskiej nie odebrał. Natomiast Boznańska bardzo szybko go sprzedała miastu Kraków, a za pieniądze, które wówczas dostała, mogła wyremontować chodnik przed swoją kamienicą w Krakowie. W Krakowie powstał również portret prezentowany tutaj na wystawie, jeden z piękniejszych portretów, jednej z piękniejszych modelek, a więc Zofii z Getz Okocimskich w Łotkowej. Osoby niezwykle wykształconej, przedstawionej przez Boznańską w wieku 23 lat bodajże, ale jakby Boznańska potrafiła mimo młodego wieku portretowanej oddać całą jej dystynkcję, całą powagę, zarówno w gestach, w sposobie patrzenia, jak i też bardzo takich wyrafinowanych, bardzo charakterystycznych też dla Boznańskiej kolorach. Podobnie, ale to już parę lat później maluje swoją przyjaciółkę, też ważną dla Krakowa, Łucję Detloff, która prowadziła coś w rodzaju takiego salonu artystycznego, u której w salonie właśnie spotykał się cały artystyczny Kraków. Też taki kolejny przykład tego malarstwa za mgłą Boznańskiej, właśnie malowany takimi delikatnymi muśnięciami pędzla, utrzymany w srebrzysto-białych, wzajemnie przenikających się kolorach. I na koniec portret bardzo dostojnej bywalczyni pracowni krakowskiej Boznańskiej, Janiny Getterowej, która uważana jest za jedną z krakowskich uczennic Boznańskiej, która namawiała Boznańską, żeby powróciła i została na stałe w Krakowie. W Krakowie jest pani u siebie w domu, ma pani usługę i większą wygodę niż w Paryżu. Zawsze będzie pani miała pełno zamówień, czy to w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Poznaniu. W innym znowu liście pisała do Boznańskiej: smutno tu bez pani i pusto w Krakowie. Ale Boznańska jakby nigdy się nie dała namówić na powrót na stałe do Krakowa. I mimo tej niechęci do Krakowa, tych nieustannych przygód w Krakowie z bardziej lub mniej życzliwymi jej artystami czy krytykami sztuki, bardzo zawsze Kraków ciepło wspominała. Wiemy to wszystko z listów, które się zachowały w zbiorach Krakowskiego Muzeum do lub od Boznańskiej, raczej częściej do, ale też od Boznańskiej. I na przykład wiemy, że do Puszeta, do rzeźbiarza Ludwika Puszeta zaprzyjaźnionego z nim pisała: smutno, że Kraków coraz ciaśniejszy. Spośród innych wypowiedzi Boznańskiej o Krakowie można przytoczyć list do przyjaciółki Julii Gradomskiej: pragnęłabym częściej przyjeżdżać do Krakowa, choćby na krótko. Potem już pod koniec życia, czy bardziej po I wojnie światowej, kiedy pieniądze z krakowskiej kamienicy nie wystarczają już na względnie dostatnie życie w Paryżu, też ten Kraków staje się takim celem nieosiągalnym ze względów finansowych. Też parę razy wspomina: ja bym chętnie do Krakowa przyjechała w jesieni, ale naprawdę przy obecnym stanie finansów byłoby to ryzyko, bo nie jestem bogatą, a warunki życia bardzo trudne. Albo z kolei do Chmielarczyka pisała: gdybym miała kilka dobrze zapłaconych portretów, mogłabym przyjechać, ale bez tego mowy nie ma. Często, bardzo często myślę o Krakowie. Tęsknota do Krakowa
Tęsknota do Krakowa stała się szczególnie wyraźna i bardzo nostalgiczna w ostatnich latach życia artystki. Opiekujący się w Paryżu Boznańską radca ambasady polskiej Jan Szymański w liście do Chmielarczyka, do którego jakby regularnie przysyłał i raportował kolejne dni życia Boznańskiej, pisał, że właśnie ostatnie lata życia były dla Boznańskiej takim powrotem nostalgicznym do Krakowa, że w gorszych momentach życia wspominała zarówno samego Chmielarczyka, jak i wszystkie postacie, które tutaj w Krakowie spotykała. Nigdy nie wspominała o tych niemiłych rzeczach, które ją w Krakowie dotykały, o krytykach, o tej ciasnocie, o tym, że Kraków był dla niej pasożytem, bo też tak o Krakowie mówiła. Kraków stał się tym upragnionym miastem, do którego chciałaby wrócić, gdzie spotkałaby swoje najlepsze przyjaciółki, ale i starość, i kondycja finansowa na to jej nie pozwalają. Ten stosunek do Boznańskiej, do Krakowa też opisują słowa, bo gdzieś znalazłam taką informację w jednym z jej listów, że ona się będzie zawsze przedstawiała jako malarka z Krakowa żyjąca w Paryżu bądź Polka z Krakowa. I to chyba tyle.